Tysiak za najfajniejsze zdjęcie z drona i to nawet nie jest clickbait. To jest konkurs, a w nim do wygrania dwie nagrody po 1000 zł. Do wydania w sklepie, a ten znów o dronach, na cokolwiek się chce. Drony, baterie, kubki, koszulki, cokolwiek. Zainteresowani? Od roku buduję platformę gdziepolatać.pl. Słyszeliście coś? Tak czasem na końcu odcinka się przypomnę? To taki serwis społecznościowy, w którym użytkownicy udostępniają swoje zdjęcia z lokalizacją, z opisem, z tagami i te wyświetlane są na mapie. Pomysł prosty, żeby jednak mógł się udać, potrzebne są zdjęcia. Dużo zdjęć. Guns. Lots of guns. Dużo, dużo zdjęć. I to nie jest tak, że nie mamy zdjęć. Obecnie w serwisie dodanych jest około 2000 fotek. Tyle zdjęć, nawet na mapie tak niewielkiego kraju jak Polska, wciąż sprawia, że jest wiele białych punktów. Przasnysz, Drawsko-Pomorskie, Radom. Idea portalu jest taka, że zdjęcia na nim umieszczone można przeglądać po lokalizacji, odległości od tej lokalizacji oraz po tagach. Czyli jeśli na przykład jedziesz do Krakowa i wiesz, że jest tam ładny most i chciałbyś go zrobić o zachodzie słońca. Kraków, wybierasz most, zachód słońca. A jeśli na przykład jedziesz przez góry i chciałbyś zobaczyć, czy są jakieś zdjęcia z drona, gór, węgle? Po co mi w ogóle taki portal? Szczytna idea jest taka, żeby motywować, zarażać, zachęcać do wyjścia z domu, do tego, żeby kiedy zobaczysz, jak piękne zdjęcia udaje się zrobić tak naprawdę w miejscach, w których byłeś wielokrotnie, może umówisz się z żoną, że to ona dzisiaj zawiezie dzieci do szkoły. Zadzwonisz do szefa, że będziesz godzinę później i hej, wybierzesz się do tego tyńca na 6:40, 17 minut przed wschodem słońca. I warto było się zrywać z łóżka o tej godzinie? I żeby poczekać chwilę i w pięknym wschodzie słońca, we mgle, zrobić ładne zdjęcie. Z doświadczenia wiem, że zrobienie takiego zdjęcia poprawia humor przynajmniej na jeden dzień. No oczywiście będziesz jeszcze niewyspany przez ten jeden dzień, ale humor będzie taki. Obsługa portalu jest prosta. Klikasz tu. Dodaj zdjęcie, wybierasz zdjęcie z telefonu bądź z komputera, ponieważ strona działa też w przeglądarkach mobilnych. Uzupełniasz informacje o starcie, o zagrożeniach, zaznaczasz tagi i tyle, dodaj. Zdjęcia muszą zawierać informacje o lokalizacji. Musi być tam geotag. I jest to warunek nienegocjowalny. Użytkowników nie interesuje dokładność do 100, do 300, do 500 metrów. To ma być w punkt, tam gdzie dron wisiał, skąd zdjęcie zostało zrobione. Jeśli więc zdjęcie było obrabiane w jakimś programie graficznym, Lightroom, Photoshop, kurde, nie znam innych. GIMP. To trzeba odznaczyć opcję typu Remove Location Info. Program ma nie usuwać tej informacji, ona musi zostać w pliku. Wrzucajcie zdjęcia z całego świata. Spośród zdjęć wrzuconych od dzisiaj do 30 października, niezależna komisja w składzie my, komisja, wybierzemy najlepsze zdjęcie. Najbardziej zaskakujące, najbardziej zjawiskowe, najbardziej kolorowe, najbardziej czarno-białe, nie wiem. Najlepsze zdjęcie. Wybór będzie całkowicie subiektywny, będzie to zdjęcie, które mi spodobało się najbardziej. Będzie też nagroda publiczności. I tutaj, jako że każde zdjęcie posiada system oceny, gwiazdki tu pod spodem, zdjęcie, które zdobędzie najlepszą łączną ocenę, wygrywa nagrodę publiczności. Obie nagrody są takie same, po 1000 zł do wydania w sklepie. Regulamin konkursu dostępny będzie w opisie odcinka oraz na stronie znowodronach.pl. Zdjęcia wrzucamy do końca miesiąca, te konkursowe przynajmniej, i komisja będzie potrzebowała 2 tygodni na to, żeby wyłonić zwycięzcę, a wam te same 2 tygodnie damy na to, żebyście mogli zdjęcia konkursowe oceniać. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 listopada. Kurde, chyba jakaś premiera wtedy będzie.
tak słyszałem, jakiegoś drona? Istotna kwestia, prawa autorskie. One oczywiście zostają u Was. My potrzebujemy tylko zgody od Was na wyświetlanie tych zdjęć w serwisie oraz reklamowania serwisu w takim odcinku jak ten, czy w reklamie na YouTubie, reklamie na Facebooku, z możliwością wyświetlania Waszych zdjęć, ale tylko i wyłącznie jako integralnej części zawartości serwisu. Nie weźmiemy Waszego zdjęcia, nie wywalniemy go na billboard i hej, kup drona. Nic z tych rzeczy. Ostatni konkurs organizowany na tym kanale wygrał Janusz. Pamiętacie piosenkę? Tak się życie potoczyło, że Janusz swoją drogą u Karola zrobił kurs instruktorski. I teraz... swoją drogą. Cześć, mam na imię Janusz, jestem właśnie w trakcie kursu na instruktora UAVO. Szkolę się pod kierunkiem znanego Wam instruktora Karola Damińskiego. Szukam 5 chętnych osób, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu, w kursie i uzyskać uprawnienia NSTS 01 w ramach mojej praktyki instruktorskiej. Teoria będzie online, praktyka indywidualnie w Krakowie, Tarnowie lub Rzeszowie. Cena kursu to 350 zł. Zainteresowane osoby, bardzo proszę o kontakt. Zapraszam. W tym odcinku to byłoby na tyle. Zostawcie łapę w górę i weźcie udział w konkursie. Ja bym wziął, ale nie mogę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!